W Sieradzu już po raz 12 odbył się jarmark adwentowy Sieradz pod choinkę. To czas, w którym przybyli goście mają okazję poczuć magię zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. W tym roku na sieradzkim rynku znalazło się ponad 50 stoisk z ozdobami, dekoracjami oraz świątecznymi smakołykami. Cieszę się z tego powodu i dziękuję mieszkańcom Sieradza, że tak licznie i gremialnie przybyli tu na sieradzki rynek. Magiczne miejsce, wyjątkowe, okres przedświąteczny. Myślę, że za chwilkę wejdziemy już tak z iluminacją świetną również w ten przedświąteczny okres, bo zaczną świecić się choinki, iluminacja, oświetlenie. Ważne jest to, co na zewnątrz, ale ważne to, co w sercach. I dziś tutaj również widać tą przedświąteczną atmosferę poprzez to, że ludzie do siebie się uśmiechają, są dla siebie życzliwi. Takie marzenia, aby ta życzliwość i ten uśmiech zostawał z nami na cały rok. Nie tylko okres przedświąteczny, nie tylko święta Bożego Narodzenia, ale również i cały przyszły rok, czego sobie i wszystkim mieszkańcom Sieradza życzę. Jarmark rozpoczął się wspólnym ubieraniem choinek miast partnerskich przez Młodzieżową Radę Miejską, która zorganizowała także konkursy. Do wygrania były drzewka świąteczne oraz inne atrakcyjne nagrody. Dwa miasta partnerskie, Animal z Francji i Gaggenau z Niemiec. Dzisiaj oni przysłali nam różne ozdoby, którymi my możemy jako Młodzieżowa Rada Miasta ubrać te choinki. Są to przede wszystkim ozdoby w kolorach flagi tych państw. Trzecia choinka jest w naszych sieradzkich ozdobach regionalnych, na których znajdują się życzenia od naszych uczniów z szkół sieradzkich. Podczas jarmarku nie zabrakło również występów artystycznych. Oprawę muzyczną zapewnili wokaliści Sieradzkiego Centrum Kultury i Spółdzielczego Domu Kultury. Kolędy, pastorałki i świąteczne utwory wprowadzały wszystkich w magiczny klimat. Jingle bells, jingle bells, jingle bells rock. Jingle bells chiming, jingle bell time, snowing and blowing the bushes of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bells, rock. Jingle bells chiming, jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. Prezydent Paweł Osiewała powitał ze sceny wszystkich zgromadzonych gości i oficjalnie otworzył jarmark. Na rynku stanęła chatka świętego Mikołaja. Każdy chętny mógł zapozować z nim do wspólnego zdjęcia w saniach. Z raportu moich elfów wynika, że dzieci w Sieradzu są najgrzeczniejsze w całej Polsce, więc dlatego wybraliśmy to miejsce, żeby przez dzień odpocząć i renifery, żeby odpoczęły i ruszamy dalej w drogę. Mnóstwo tych listów, naprawdę trudno by było wszystkie zliczyć. No najczęściej jakieś zabawki, dla dzieci to lalki, dla chłopców samochodziki i słodycze, więc różnorodne. Pozdrawiam wszystkie grzeczne dzieci z Sieradza. Ho, ho, ho! Po raz pierwszy podczas jarmarku pojawiły się żywe renifery wprost z bieguna północnego, które wzbudzały wśród odwiedzających duże zainteresowanie. Renifery są z Finlandii, aż tak daleko, od samego świętego Mikołaja, ale na co dzień żyją i mieszkają tymczasowo w Zakopanem, w prywatnej hodowli. W Zakopanem jest zimny klimat, dużo śniegu i bardzo im sprzyja ten klimat. Jak rośnie poroże, po prostu porasta takim jakby, to się sypią nażywa i one później to wycierają sobie od drzewka. Czyli to jest ich naturalne, że tak powiem, jak wszystkie zwierzęta jeleniowate, czyli daniele, łosie, jelenie tak samo. Dla dzieci przygotowano liczne atrakcje i zabawy. Najmłodszych zabawiali szczudlarze oraz animatorzy, m.in. z Fundacji Doktora Klauna. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bride was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we got upside. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Kolorowe stoiska przyciągały odwiedzających pięknymi świątecznymi dekoracjami. Można było nabyć oryginalne, ręcznie wykonane ozdoby. Nie sposób było także przejść obojętnie obok stoisk ze świątecznymi potrawami i ciastami. Koła gospodyń wiejskich i stowarzyszenia przygotowały specjalnie na tę okazję wiele smakołyków. Dzisiaj przygotowaliśmy tak, pierożki z kapustą i grzybami, kwaśnicę góralską, ciasta wszelkiego tam rodzaju,
co tu jest? Kawka, herbatka, chleb z szmalcem swojskiego wyrobu, z ogóreczkiem. My jesteśmy drugi raz już. Bardzo nam się to podoba. Proponujemy ozdoby choinkowe, które są zrobione przez uczniów, pierogi, które lepiły oczywiście uczniowie i mamy bigos. Także każdy, kto chce skorzystać, zapraszamy na nasze stoisko. Wszystkie pieniądze przekazujemy na dziewczynkę, która jest z mechanika. Na jarmarku pojawili się także strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu. Polecamy usługi kominiarskie jako jedno z najbezpieczniejszych form przygotowania się do sezonu grzewczego. W dobie tych zatruć tlenkiem węgla, zagrożeń czadem, kominiarz jest największym przyjacielem, zwolennikiem bezpieczeństwa i stąd taki mój strój. I dzisiaj łączymy siły zresztą razem z sieradzkim alarmem smogowym, który od niedawna się zawiązał i też jakby wspólnie próbujemy przekonać mieszkańców do bezpiecznych zachowań podczas przygotowań do zimy, do oczyszczenia kominów, do niepalenia w naszych kotłowniach byle czym. Jak się Panią podoba na jarmarku? No super! Co roku przychodzimy i jesteśmy bardzo zadowoleni. Sierad jest górą, zawsze najlepszy. Jakby nie było. Widzę, że Pani próbuje pierogi, jak smakują? Jeszcze nie miałam okazji spróbować, także jak za chwilę, ale widać, że swojskie, proszę zobaczyć, kapustka, także makowca zdobyliśmy, także na święta gotowi. Na scenie podczas jarmarku wystąpił także zespół Still Alive oraz chór The Gospel Time, z którymi publiczność miała okazję wspólnie kolędować. O tym wydarzeniu. Jest bardzo interesujące. Bardzo fajnie, że się coś takiego w Sieradzu dzieje. No cudnie, jak zwykle coraz bardziej się rozrasta tych właśnie kramów, że tak powiem, coraz więcej. No jest przepięknie. No i pogoda sprzyjająca, to jest istotne. To jest taki przedsionek do świąt. Wszyscy się cieszą, radują. Jeszcze zakupy można zrobić, jakieś ozdoby, wianki, ciasta, jak ktoś nie potrafi piec. Także naprawdę świetne wydarzenie. No i czekamy na Mikołaja. Jarmark adwentowy Sieradz pod choinką przyciągnął wielu mieszkańców miasta i regionu. Goście mieli okazję zakupić wszystko, co potrzebne do świątecznych przygotowań oraz wprowadzić się w bożonarodzeniowy nastrój.